Została ona spopularyzowana w Stanach Zjednoczonych poprzez fundusze hedgingowe, które przez długi czas były w stanie osiągać zadowalające stopy zwrotu w miarę niezależnie od panujących warunków na rynku. I są różne możliwości. Tak jest taka strategia Market Neutral, która zakłada, że mamy dokładnie taką samą ilość pozycji długich i krótkich w portfelu. Wtedy jesteśmy zupełnie neutralni wobec rynku, ale najczęściej stosowany jest taki udział procentowy 130 do 30.